i teorii spiskowych ciąg dalszy. I tak, mówię, chyba przez tą kwarantannę i to siedzenie w domu niektórym w głowach się poprzewalało. Jeszcze jedno, też słyszałem, że dużo ludzi mówi, że jak wrzucam zdjęcia na grupę, to nie wiem, biorę je, przerabiam w komputerze, bo takich jasnych gołębi nie ma. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem nawet jak to się robi i nie chcę wiedzieć, a ci co tak mówią, widocznie sami tak robią, tak samo jak z tym ślinieniem i z większością rzeczy. Bo nie wszyscy, ale są tacy, co tylko krytykują, a nic swojego nie pokażą. Ja tam pokazuję to, co mam. Jak on będzie ciemny, to będzie ciemny. I w dupie to mam, bo on sobie lata u mnie. Jest długi, czy krótki, czy biały, czy ciemny, czy brew ma jasną, czy ciemną, to już moja sprawa. Bo to są moje gołębie, trzymam dla siebie, nie dla ludzi. Nagrywam filmiki dla ludzi, którzy nie mają gołębi, a sobie lubią popatrzeć, bo niektórzy po prostu nie mają gdzie trzymać. Też tak kiedyś miałem, a tak to sobie chociaż pooglądają w domu. Co też niektórzy myślą, że nagrywam, bo na handel. Tylko, że nie nagrywam na handel, bo większość chce kupić, a tu nie ma gołębi na handel, niestety. Jak będę chciał sprzedać, to sobie na Elixa wystawię, albo nawet nagram i wtedy powiem, że na handel. A nie, że ja sobie jakąś reklamę robię, czy coś. Zdjęcia wybielać w programach. To naprawdę z jakimś kretynem musiał być, żeby to robić. Takie są, jakie są i nic się na to nie poradzi. Mniejsze, większe, bielsze, czarniejsze i tyle. Syf, gołębników, rynnach. W rynnach to będzie trzeba wysprzątać. Nie powinno tak być, to mój błąd. Po prostu to, że tu w rynnie jest, to jest moje zaniedbanie i moje lenistwo. Tutaj już na wyjściu. I tyle w tym temacie. Wybielać zdjęcia. No to przecież bym musiał być jakimś kretynem. Albo ślinić brwi do, nawet do zdjęć. Kurde, ludzie. Zastanówcie się. Co dostają do jedzenia? Tyle razy pokazywałem. Troszkę tego drobnego dosypane i tyle. Zeszyty, nie zeszyty ze wszystkich lat są. Tak jak w poprzednim filmiku. Wszystko. Nie wiem, 18 rok. Wszędzie, gdzie co było sprzedane. Numery telefonów. Które poginęły, które są, co złapał chyba jastrząb. Wszystko jest. To jest właśnie. O, tego też wyśliniłem. Tą samiczkę. Jedno piórko ma w środku białe. I taki kurz jest w gołębniku i mają tą brew. A ci, co tak robią, to chyba gołębia na oczy nigdy jasnego z ciemną bryją nie widzieli. Owszem, może się brew przykurzyć, ale bez przesady. Jak mają do wanienek nalane wodę, kąpią się, no to po co to ślinić? To naprawdę jakimś kretynem. Albo wybielać w programach komputerowych. No ja pierdzielę, no to jest jakieś paranoja. A no tak to jest, siedzą boby. Co tu więcej powiedzieć? Trzymajcie się zdrowo i niech się niektórzy ogarną, bo naprawdę za dużo chyba siedzenia w domu. To dla niektórych to jest niedobre. Lepiej wyjść na miasto, czy pochodzić gdzieś.
od poniedziałku do lasu się przejść, będzie można chodzić to, a nie bzdury jakieś wypisywać. A trzymajcie się ciepło, nie chorujcie. Narka.